Przygotowując się do nakręcenia kolejnego odcinka, natrafiłem na część swojej kolekcji, z której do tej pory nie zdawałem sobie sprawy. Pomiędzy akcesoriami do mojego Commodore C64 znalazłem dataset 1530 model C2N z 1978 roku oraz jego dwuletni odpowiednik, czy też raczej zamiennik. Jak dotąd, oprócz niewielkiej notki w internecie, nie udało mi się dokładnie określić roku produkcji nowszej wersji, ponieważ pudełko, instrukcje obsługi, ani nawet samo urządzenie nie daje kompletnie żadnej informacji na temat potencjalnego czasu produkcji, czy nawet tego, kto wyprodukował ten zamiennik. Jest jednak szansa, że będziemy mieli więcej szczęścia po otwarciu obudowy i zbadaniu jej zawartości. Bardzo mnie ciekawi, czy te dwie wersje różnią się czymkolwiek oprócz roku produkcji. Zabierzmy się więc do pracy. Mimo, że rozebranie tych urządzeń będzie raczej bardzo proste, przygotowałem sobie zestaw narzędzi firmy iFixit, jak i kilka dodatkowych śrubokrętów, aby być gotowym na wszystko, co mogę znaleźć w środku. Zacząłem od oryginalnego urządzenia, aby sprawdzić, jak ten odtwarzacz wyglądał w 1978 roku. Ten egzemplarz nie jest w najlepszym stanie, co widać po poluzowanej klapce oraz kolorze obudowy. Pierwsze, co rzuca się w oczy po otwarciu obudowy, to nalot na płytce PCB. Wygląda na to, że maska lutownicza się zestarzała w co najmniej dziwny sposób lub ta płytka nie została poprawnie wyczyszczona po montażu. Jest także niewielkie prawdopodobieństwo, że coś po prostu wlało się do wnętrza obudowy. Lecz jeśli to by się rzeczywiście stało, widzielibyśmy jakieś ślady na łączeniach, więc możemy to chyba wykluczyć. Oprócz samej płytki PCB, wnętrze urządzenia wygląda raczej dość dobrze, zważywszy, że ma około 40 lat. Co więcej, poza kilkoma zanieczyszczeniami, nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń. Przed rozebraniem obu urządzeń upewniłem się, że działają one w pełni oraz da się na nich odtwarzać kasety audio. Zdziwiła mnie trochę budowa wewnętrzna tego odtwarzacza, a szczególnie to, jak słabo naciągnięta jest gumka napędowa. Po 40 latach użytkowania spodziewałem się, że będzie ona całkowicie zbutwiała i będzie się rozpadać w rękach, lecz ku mojemu zdziwieniu jest ona w stanie bliskim nowemu. Bardzo mnie ciekawi, czy naciąg gumek w nowszym odpowiedniku będzie podobny, czy raczej będą one sztywniejsze. Mimo iż te dwa egzemplarze dzieli około 40 lat, zasada budowy powinna być bardzo podobna, tym bardziej, że twórcy nowej wersji zachowali wygląd zewnętrzny w oryginalnym stylu Commodore. Oryginał za nami, zabieramy się więc za nowy odpowiednik. Już przy pierwszym dotyku można poczuć różnicę w jakości odlewu plastiku lub przynajmniej w składzie plastiku. Ten nowy wydaje się o wiele tańszy w dotyku, a jako potwierdzenie mamy pierwsze pęknięcie plastikowego gwintu. Mimo że nie spodziewałem się wysokiej jakości, to miałem nadzieję, że przynajmniej obudowa nie rozpadnie się w rękach przy demontażu. Już przy pierwszym dotknięciu śrubokręta odpadła część gwintu, co raczej nie wróży dobrze całemu urządzeniu. Już na pierwszy rzut oka zauważyć możemy coś dosyć zaskakującego, a mianowicie fakt, że wyposażenie wewnętrzne tego odtwarzacza jest identyczne z oryginałem. Szkoda tylko, że nie ma tutaj żadnych numerów seryjnych czy innych oznaczeń, które pozwoliłyby nam określić, czy jest to ta sama partia części, czy też idealna kopia. Jeśli ktoś z Was posiada więcej informacji na temat roku wydania nowej wersji tego datasetu, czy też na temat części użytych do jego złożenia, będę bardzo wdzięczny za komentarz. Osobiście mogę tylko zgadywać, że producent zamiennika wykupił nadwyżkę części od Commodore oraz odtworzył odlewy obudowy, likwidując jednocześnie wszystkie ślady marki Commodore.
Co ciekawe, w całej dokumentacji tego urządzenia, na pudełku, czy nawet na samym urządzeniu, nie znalazłem nawet jednego loga firmy Commodore, co może oznaczać, że nie jest to zatwierdzone przez Commodore producent części zamiennych do ich komputerów. Jak widać na tylnej nalepce, ten egzemplarz wyprodukowano w Chinach, gdzie kopiowanie tego typu sprzętów jest na porządku dziennym. Jedyne dwa miejsca, gdzie zauważyć możemy nazwę Commodore, to przód pudełka oraz ostatnia strona instrukcji obsługi. Na pudełku nazwa ta jest umieszczona w kontekście wskazującym na to, że Commodore nie jest producentem, lecz raczej to urządzenie jest stworzone do współpracy z komputerami Commodore. Na ostatniej stronie instrukcji obsługi zaś przeczytać możemy, że właścicielem marki Commodore jest sama firma Commodore, co jest dużą wskazówką, iż ten chiński producent starał się uniknąć pozwania do sądu o prawa autorskie do loga, nazwy, jak i wyglądu tego urządzenia. Ciekawi mnie, czy było więcej takich przypadków. Może nawet znajdę kiedyś podróbkę całego komputera. Bardzo chętnie porównałbym oryginał z podróbką. Czas złożyć oba odtwarzacze. Mam nadzieję, że udało mi się zaspokoić Waszą ciekawość, jeśli chodzi o to urządzenie. Osobiście bardzo zaciekawił mnie fakt, że części wyglądają identycznie, co może oznaczać, że jest duża szansa, iż oba urządzenia pochodzą z tego samego czasu, a tylko obudowy różnią się wiekiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.